Szanowni, czy przedstawiciele handlowi mogą się czegoś w ramach sprzedaży nauczyć od kelnerów? Myślę, że absolutnie tak, bo i kelnerzy, i menadżerowie, i sommelierzy, my ludzie na froncie, w restauracji, oferujemy naszym klientom, naszym gościom doświadczenie na najwyższym poziomie. I z tego tytułu wielu handlowców może się wiele rzeczy od nas nauczyć. I to właśnie jest w tym filmie. Pierwsza rzecz jest taka, że my, ludzie na florze, ludzie sprzedający w restauracjach, tworzymy taką atmosferę, że goście wręcz cieszą się z tego tytułu, że kupują. Oni cieszą się z tego tytułu, że wydają u nas pieniądze. Być może brzmi to dla Ciebie jak banał, ale zapewniam, że jeżeli wysłuchasz resztę powodów, to uwierzysz, że rzeczywiście ta rzecz się dzieje w restauracjach. I to bardzo, bardzo często. Druga rzecz jest taka, że my potrafimy gości oswoić, zadomowić z naszym miejscem i z naszą firmą. Czyli nie tylko zapoznajemy go z produktami, które goście zjedzą, wypiją, ale właśnie zapoznajemy go z firmą. Robimy to w bardzo prosty sposób, który Ty też stosujesz, ale stosujesz wtedy, kiedy ktoś odwiedza Twój dom, czyli oprowadzasz go po domu, czyli sprawiasz, że ktoś się czuje bardziej swobodnie, opowiadasz jakieś historie z rzeczami, którymi się otaczasz. My to samo robimy w naszych restauracjach. My oswajamy gości, pokazujemy przestrzenie, sprawiamy, że dbamy o niego, że on jest dla nas ważny i tym sposobem wiele rzeczy się otwiera. Otwiera się na przykład w bardzo prosty sposób i to jest powód, czy rzecz numer 3, że my mamy łatwość w otwieraniu procesu zakupowego. Bo czyż nie jest tym aperitif? I tu możesz mieć wątpliwość, że aperitif, często byłeś może pytany, czy ma Pan ochotę na coś na początek i bardzo często stwierdzałeś, że nie i że wcale to nie jest takie łatwe. Zapewniam, że Ci umiejętni kelnerzy, to jeżeli nie sprzedadzą tego aperitifu, tego drinka za 20, 25 czy 30 zł, to naprawdę mają wielką łatwość w tym, żeby otworzyć w choć minimalny sposób tę sprzedaż. Bo 95% tych gości na zadane pytanie, Szanowni Państwo, czy woda, która będzie Państwu towarzyszyć w ramach kolacji, ma być gazowana czy nie gazowana? Na tego rodzaju pytanie zapewniam Was, że 95% osób zastanawia się nie czy chce wodę, tylko zastanawia się jaka. A więc my mamy naprawdę dużą łatwość w otwieraniu sprzedaży. No więc, jak już goście są oswojeni z miejscem, jak już mają swoją szklankę ze własnym napojem, choćby to była woda, to zapewniam Cię, że my czujemy się już wtedy niezwykle swobodnie. Wiemy też, że gość nam za chwilę nie ucieknie. On się czuje swobodnie, bo już ma coś swojego i nie jest w żaden sposób zniecierpliwiony tym, że jest w naszym miejscu. Nie będzie zniecierpliwiony rozmową, którą Ty być może nazwiesz wywiadem, a u nas jest to naprawdę budowanie relacji, to jest rozmowa o rzeczywiście też i preferencjach naszych gości, co powoduje, że mamy dużą łatwość w odpowiedniej rekomendacji. Kolejny powód jest taki, że goście, jak pewnie doskonale wiesz, potrafią wybierać, kupować produkty, wybierać te produkty, które działają na ich zmysły. No więc my w restauracji naprawdę mamy dużą swobodę w mówieniu i rekomendacji produktów w ten sposób, że to oddziaływuje na wszystkie zmysły. Jak mówimy o winie, jak mówimy o potrawie, to goście już czują jej smak, już czują jej aromat. My pozwalamy gościom kupować oczami. I tu już nie chodzi o banalne zdjęcie potrawy, które rzeczywiście może aktywować kubki smakowe, ale zapewniam, że nawet pytanie gości, Szanowni Państwo, jeśli Państwo pozwolą, to rekomendowane wino, o którym mówię, przyniosę, żeby Państwo mieli szansę zobaczyć etykietę. Zapewniam, że zmysł oczu, a do tego potencjalny dotyk już butelki, jak goście mają w dłoni tę butelkę wina, trudno im się rozstać. Więc potrafimy oddziaływać na te zmysły. Zmysł dotyku, zmysł oczu. Rzecz numer 7. To jest możliwość skorzystania z wersji demo. Wersja demo nieraz dotyczy stron internetowych, tego, że jesteśmy subskrybentami, mamy dostęp do jakichś unikalnych treści przez pewien okres, przyzwyczajamy się i później to kupujemy.
wersja demo w przypadku restauracji jest niezwykle prosta. Szanowni Państwo, ja już powracam z butelkami, dam Państwu po prostu do spróbowania te dwa wina, o których mówiłem. Będą Państwo mieli szansę poznać, jak rzeczywiście one smakują. No i zapewne, że z reguły smakują dobrze, bo rekomendacja była odpowiednia i widzieliśmy ten grymas na twarzy. Widziałem ten błysk w oku, a w związku z tym rzeczywiście przynoszę te butelki, o których mówiłem. Goście je próbują i co? I zamawiają, bo była wersja demo. My, ludzie na florze, kelnerzy, być może część z nas nie wie, co znaczy cross-selling. No ale nawet jeżeli ktoś nie wie w ramach kelnerstwa, co to jest cross-selling, to jednak wie, że jeżeli komuś rekomenduje potrawę, to do niej należy zarekomendować też kieliszek wina. Więc może nie wiemy, co to jest cross-selling, ale my go po prostu stosujemy. Rzecz numer 9. Upselling. No jest takie słowo. No rzeczywiście każdy handlowiec powinien je znać. Być może nie każdy kelner wie, co to znaczy upselling, ale wielu, naprawdę wielu wie, że jeżeli na przykład ktoś zamawia whisky sour, to on już ma w naturze, to on już wie. Szanowny panie, bardzo dobry wybór, whisky sour, ja też lubię. Pytanie, czy ma pan ochotę na trochę mocniejsze, głębsze doświadczenie, czyli mamy opcję z dłużej starzoną w beczce whisky, albo może ma pan ochotę już na apogeum doświadczeń, czyli whisky sour na molcie. Nie będę rozwijał tej wypowiedzi, ale naprawdę wiemy, co to jest upselling. Rzecz numer 10. My za każdym razem chcemy budować lojalność naszych gości. I coś, co w handlu potencjalnie jest weryfikacją satysfakcji gości. Może to jest telefon, może to jest inne działanie. My dokonujemy to stale, za każdym razem. Jak tylko zaserwujemy potrawy, jak tylko zaserwujemy wino, to jednak potrafimy obserwować gości. Obserwować ich zachowanie werbalne i niewerbalne i my od razu wiemy. Bez pytań. My wiemy, czy wszystko jest ok. My wiemy, czy tam jest błogi uśmiech i radość, czy też jest dyskomfort i należy uczynić alternatywnej rekomendacji. I czy może należałoby naprawić potencjalnie błędną rekomendację wcześniej. My potrafimy to zrobić tylko i wyłącznie obserwując i analizując rzeczy i nie jest nam w tym temacie wszystko jedno. Dbamy o gości i o ich satysfakcję, która buduje z kolei oczywiście lojalność. Z całą pewnością słyszałeś nieraz o tak zwanych spontanicznych zakupach. Kiedy klient jest już potencjalnie przy kasie, to otacza się produktami, które nie są zbyt drogie, które jeszcze gdzieś na koniec, przed przeciągnięciem kartą, dorzuca do swojego koszyka. Albo uświadamia sobie, że potencjalnie jeszcze przydałoby się coś kupić. My to w restauracji zawsze stosujemy. Naprawdę. Mamy to w automacie, tak samo. Czyli jeżeli goście proszą o rachunek, no to my odruchowo się zapytamy. Szanowni Państwo, w pełni rozumiem, ale pytanie, czy mają Państwo ochotę na tak zwany rozchodniak. Może być też bardziej elegancka forma, czyli Szanowni Państwo, w pełni rozumiem Państwa decyzję. Bardzo się cieszę za całość spotkania, ale mam pytanie, czy no, nie należałoby czegoś kojącego na trawienie na koniec dokonać pętli, był aperitif, to może teraz digestive. To, co bym rekomendował, to kieliszek ziołowego likieru Jägermeister. Może mają Państwo ochotę na rzeczywiście w pełni wódkę wytrawną ziołową, czyli Fernet Branca, albo może na kieliszek grappy. My to mamy w naturze. My nie wypuścimy takich gości. My ich jeszcze na ten końcowy, spontaniczny zakup potrafimy absolutnie namówić. 12. rzecz. Coś, co w zasadzie zamyka całość. My rzeczywiście tworzymy niezwykłą atmosferę. Na tyle niezwykłą, że potencjalnie nasi goście, nasi klienci, pomimo że my jakieś świadczenia, jakieś rozliczenia mamy od restauracji, to jednak tworząc taką atmosferę sprawiamy, że nasi klienci, nasi goście płacą też prowizje nam bezpośrednio. Takie dodatkowe wynagrodzenie. To się nazywa napiwek. No więc my go dostajemy dość często, bo goście są ululani. Oni się czują doskonale, oni się czują perfekcyjnie i w ten sposób nam to wynagradzają. Jedna rzecz, o której zapomniałem, ale jak widzisz, uczynię to teraz zupełnie bez presji. Otóż być może ty jesteś kelnerem, być może jesteś kelnerem, który nie do końca posiada umiejętności wymienione w tym filmie. A w związku z tym, jeżeli chcesz je nabyć,
to skorzystaj z kodu rabatowego, który się nazywa handlowiec. Wpisz handlowiec przy zakupie kursu kelnerskiego w sklepie, który jest, się rozwija tutaj na stronie For Senses TV. Możesz nabyć ten kurs, skorzystać z tego kodu rabatowego i być może, nie być może, na pewno staniesz się takim kelnerem, z którego nie jeden handlowiec będzie mógł brać przykład. Ale jak widzisz, bez presji, bez presji.